Witam serdecznie w programie z cyklu Szczerze o karierze. Dziś porozmawiamy z Zofią Rudnicką, artystką, którą podziwiam od wielu lat. Na początku pamiętam, jako chłopak jeszcze oglądałem kabaret Olgi Lipińskiej w telewizji. Czekałem zawsze na ten kolejny odcinek i podziwiałem Zofię Rudnicką także jako aktorkę. Później była świetną choreograf, no ale niestety nie widziałem jej na scenie Teatru Wielkiego jako tancerki. Ale ostatnio, proszę Państwa, dostałem książkę fantastyczną i rzeczywiście czytałem ją prawie do rana z wypiekami na twarzy. Zosiu, Gerard Wilk, tancerz. Rzeczywiście gratuluję Ci tej pozycji, bo niewielu artystów baletu może mieć taką wspaniałą pamiątkę o nich. No, przyznam, że przystąpiłam do pisania tej książki z taką pewną nieśmiałością, to ładnie brzmi, ale czułam też taką wielką potrzebę, dlatego że stałam się posiadaczką archiwum jego zdjęć. Wystawa o Gerardzie ma się odbyć już od kilku lat, ale w końcu będzie miała jakiś pozytywny finał, a książka powstała znacznie wcześniej, czyli już prawie rok. No i jestem nawet z niej dumna. A ty poznałaś go, jak byłaś uczennicą szkoły baletowej w Warszawie? Tak, poznaliśmy się w internacie. Był parę lat starszy, ale jak wchodził, to zawsze robił wrażenie, tak? Zawsze robił wrażenie. On niesamowity, on miał osobowość, charyzmę już jako młody chłopiec. Robił wrażenie. Na początku był pryszczaty, ale potem te pryszcze minęły i stał się idolem w pewnym momencie. No, stał się gwiazdą telewizji. W tamtych czasach, no przecież jak był jeden program telewizyjny, potem dopiero wiele lat później drugi. Tak, to trudno było nie być zauważonym. Tak, to rzeczywiście był takim idolem, bo ludzie biegali za nim po autografy. Prawda, on był takim ówczesnym celebrytą. On jakby zaistniał i w telewizji, to oglądali go ludzie w całej Polsce, no i na scenie Teatru Wielkiego, a także na różnych koncertach estradowych. Ale brał udział też w takich, można powiedzieć, teledyskach, prawda? Z Ireny Santor na przykład. No, z Krystyną Mazurówną tańczą do Kochać, jak to łatwo powiedzieć, Szczepanika. I to jest chyba najbardziej znana taka produkcja. Też tańczył na przykład Walca Cismol z Marią Krzyszkowską. Już długo po jego wyjeździe ten teledysk jeszcze szedł w telewizji, a on, przekonałam się, pisząc książkę i zbierając materiały, rozmawiając z ludźmi, że naprawdę Gerard, tyle osób go pamięta i ma takie cudowne wspomnienia. Oczywiście wiele pań się kochało, panowie też się kochali w nim. On się też kochał. On się też kochał w panach, także tak było różnie w jego życiu, ale w każdym razie był osobą fascynującą w życiu i na scenie. No, wyście się stykali w naturalny sposób, nie tylko w szkole baletowej, ale później przecież ty byłaś artystką Teatru Wielkiego na scenie w Warszawie. Później się, byłaś już też solistką, on również był solistą. On był pierwszym, jako pierwszy, solistą, tańczył główne partie, jak gdzieś tam w tle się przemykałam, można powiedzieć, tańczył, był nawet partnerem Marii Krzyszkowskiej. No on w 70 roku już wyjechał, prawda? Do Brukseli, do baletu XX wieku Maurice'a Béjarta i stał się jedną z gwiazd tego baletu. Właściwie można powiedzieć, był jedną z kilku takich najbardziej rozpoznawalnych chyba postaci tam jedną wtedy. Z kilku na pewno. No. Tam była silna konkurencja w postaci Jorge Dona, który nie dopuszczał go niestety. Wybitnego solisty, który do swoich na przykład Gerard był drugą obsadą w balecie Niżyński i kiedy Don był chory, miał temperaturę i już wydawało się, że Gerard wyjdzie, nie, okazało się, że jednak da radę. Nie dopuścił go. Gerard był przygotowany, on, okazało się, że jednak nie chciał go dopuścić do tego, bo przypuszczamy, że Wilk byłby fantastyczny jako Niżyński. Gerard był naprawdę fascynujący. Zresztą są zdjęcia, gdzie oni razem obok siebie są, więc można tam powiedzieć, który bardziej się podoba. Fizycznie mieli podobne warunki. Gerard miał swój wspaniały balet Ceres Lamour do muzyki Straussa, pieśni Straussa o czterech
trzech kobietach i mężczyźnie odchodzącym. Wspaniały. I on go miał na własność. Już nie musiał się z nikim wymieniać w tej roli. A Wilk pochodził z Gliwic i ty opowiadasz też taką fantastyczną historię, jak on przyjechał na ślub swojego kuzyna, tak? Tak. Do Gliwic i zrobił tak. niesamowite wrażenie. Tak, absolutnie. W Urzędzie Stanu Cywilnego. Koszula rozpięta. Do pępka. Włosy, tak? Do pępka, tak. To jakiś łańcuch chyba. Tak. No on ubierał się bardzo, można powiedzieć, ekstrawagancko. Ubierał się ekstrawagancko, modnie, ale też trochę po swojemu. On miał umiejętność takiego wyczucia stylu. No i potrafił wykreować własną osobę. No i był taki kochliwy, znikał czasami, tak? Zdarzało się? Zdarzało z kimś mu się. Obcym, nowym. Zdarzało mu się, tak. No miał naturę. Taką bardzo żywotną, duży temperament i dużą energię, ale na scenie był fascynujący, na przykład w Spartakusie niezapomniany. Tak. Ale czy rodzina nie miała ci za złe, że ruszyłaś ten temat AIDS? Bo on właściwie chyba ukrywał to, tak? No bo to w ogóle trudny temat. W latach 90. to już w ogóle. Teraz to znaczy... dopiero troszkę więcej się wie na ten temat, a tak. wtedy to był tabu temat właściwie. Do końca nie było wiadomo, na co on jest chory tak naprawdę. Ja nie użyłam nawet tego słowa w książce, nie przeszło mi przez usta, ponieważ jakby on nigdy mi tego nie powiedział. Tak, no raz użyłaś. Tak. Raz tylko. Użyłam, może raz użyłam. Dokładnie. Raz użyłam, ale w takim kontekście jakimś delikatniejszym. Tak. Generalnie jego brat nie może mi wybaczyć, że zbyt wiele o nim napisałam. Ale napisałaś właśnie szczerze o karierze, jak rozmawiamy w tym programie. Tak. To jest coś takiego, że... Wiesz, ja czasami mam za złe niektórym dziennikarzom, zwłaszcza, że piszą takie rzeczy intymne, tak dla poklasku i tak dalej. Ty robisz to z pasji i z przyjaźni. To znaczy tu się u ciebie czuje takie szczere intencje, że chcesz pokazać nam człowieka. Nie chcesz budować jakiegoś dziwnego pomnika kukły, bo on nie był kukłą. On był z krwi i kości, niesamowitym artystą i tak. fantastycznym człowiekiem. Był fascynujący. Jak mówimy, był ikoną tańca i w Polsce, i za granicą. Nawet w Paryżu. Przecież tak opisujesz jakąś scenę w Paryżu, tak, gdzie... Spotyka ludzi, którzy... Ludzie nagle patrzą na niego jak na bóstwo, błagają w tym Paryżu autograf, więc to była postać no, znana w całej Europie. Absolutnie, także wart było pisania, ponieważ ja go naprawdę dobrze znałam, lubiliśmy się, przyjaźnili. A nie ciągnęło cię do tego świata, bo widziałaś, bywałaś tam, prawda, byłaś w Paryżu, byłaś w Brukseli. Nie ciągnęło cię do tego, żeby zostać za granicą? To znaczy ja nie miałam takiego poczucia własnej wartości zbyt dużego. No właśnie to jest dziwne, że właśnie ty jesteś za sobą dla mnie taką bardzo skromną i tak jak mówimy o celebrytach, którzy często nie mają za sobą naprawdę takiego ani bagażu doświadczenia, ani charyzmy, ani tego, jak się popatrzy na ilość dzieł, które ty zrobiłaś, choreografii i też autorskich spektakli, to tego jest naprawdę mnóstwo. To są dziesiątki przedstawień. Ale ty tak się nie obnosisz z tym. Nawet ciężko znaleźć twój biogram taki pełny w internecie. No właśnie te biogramy są różne. Ja muszę w tej Wikipedii zrobić jakiś tak. porządek, bo tam jest bardzo dziwnie. Właściwie aktorką tam jestem. To naprawdę... Byłaś oczywiście epizodycznie aktorką też i nawet w filmach, prawda? Kilku tak, ale to bardzo Ale to jako, traktowałaś jako tak. dodatek tylko taki. Tak, to absolutnie epizody. Generalnie przez 20 lat tańczyłam w teatrze. Wielkim. Doszłam do stanowiska solistki, tańczyłam główne partie, ale nie aż takie wielkie. To nie była Odetta i Odylia, to była Fedra na przykład w balecie Lifara. Tak. I jednocześnie byłam też choreografem, próbowałam sił w choreografii i miałam bardzo dużo propozycji z telewizji, zarówno wykonawczych, jak i jako artystki, jako choreografa. A jak się stało z tą telewizją? Bo to taki romans wieloletni był z TVP. Wtedy. To było w Studio 2. To znaczy głowiła się redaktorka, że potrzebują szybko choreografię takiego tańca Indian. A ja powiedziałam, że ja mogę to zrobić. I zrobiłam, to niesamowite, to był jeden z pierwszych teledysków.
Były dymy, woda parowała z takich miednic, suchy lód, bardzo to było dziwne, ale bardzo atrakcyjne. I dużo było takich małych form, gdzie można było jakby się pokazać, brałam koleżanki z teatru. No i tak stopniowo zaczęłam występować z Andrzejem Rosiewiczem, kabaret Olki, no to moje poczucie humoru gdzieś tam się sprawdzało, tak. Także... A jednocześnie tańczyłam w teatrze poważne role. Popołudniowa siesta, jest taki piękny balet do muzyki Lekuony w choreografii Alberto Mendeza. Jest też Grand Pas de Cadre, gdzie tańczyłam Talioni i tam byłam, zastępowałam Ewę Głowacką, która jakby osobnym rozdziałem w tej rozmowie na pewno będzie. Tak, tak. Ale właśnie kabaret Olgi Lipińskiej, no to niesamowita sprawa, zwłaszcza jak ja pamiętam, jak było... 90 rok i nagle, prawda, wreszcie po paru latach przerwy znowu w telewizji kabaret Olgi Lipińskiej. Wszyscy zasiadaliśmy przed telewizorami, bo to było niesamowite. Mieliśmy to poczucie wolności, że nasz kraj wreszcie jest taki wspaniały, że właściwie wszyscy zaczynaliśmy się upajać tą wolnością, a ona potrafiła uderzać. Uderzała w kościół, uderzała w jakieś złe cechy Polaków, prawda? Tak, tak, Olga bardzo umiejętnie to robiła. No i wymagało to wielu piosenek i inscenizacji tych piosenek. No i fantastycznej choreografii, którą robiłaś. Tak, Olga była bardzo wymagająca, naprawdę. Ja się nauczyłam wtedy tak na i trzeba było na szybko, pstryk. Bardzo, tak, prawda, błyskawicznie. Na przykład była taka duża sala, sala Pola. Na końcu siedziała Olga przy stole z redaktorkami, ze scenografkami. A myśmy w drugiej części sali mieli próbę. No ja tam coś przygotowywałam, mówię, Olga, to chodź, zobacz. A co to jest? Ona mówi, ja tego nie chcę. No i proszę od początku. Także trzeba było, a mówiła, dlaczego nie chcę na przykład. Nie, nie, te ruchy mi się nie podobają. No to proszę bardzo, inne ruchy. A coś jak to było z tańcem u ciebie? Bo gdzieś chyba mówiłaś w jakimś wywiadzie, że tak naprawdę to twój brat z tobą tańczył w domu, a, tak? Tańczyliśmy na początku. Rock and rolla, bo ja byłam malutka, szczuplutka, drobniutka, więc między nogami, do góry, figury wszystkie. A czy to prawda, że chciałaś być chłopakiem, że trochę mu zazdrościłaś? Tak, trochę mu zazdrościłam. Chodziłam w spodniach i byłam takim łobuzem. Miałaś poobijane kolana? Oczywiście, tak? Do dzisiaj mam. Chodziłaś po drzewach, tak. Po dachach też, jak po dachach, kot? Na wakacjach. Kocica? Tak, jak kocica trochę. Po jakich dachach? Wysokich? Nie, nie. Jeździliśmy bezpiecznie. Z Komielnej Czarnej, tam mieszkaliśmy w takim nowym domu, takim półgóralskim, drewnianym. I pamiętam, że chodziłam po dachu, potem zjeżdżałam na pupie i tam jakoś można było zeskoczyć. To ile miałaś lat wtedy? 10 to było przed pójściem do szkoły baletowej. Jak rodzice na to reagowali? Mama tego nie widziała akurat. Aha, rozumiem. To były takie harce wakacyjne. I właśnie wyjechałam wtedy do szkoły baletowej i mieszkałam przez ileś lat w internacie na Moliera. To było i trudne, i bardzo wygodne, bo na miejscu wstawałyśmy rano, szły zjeść śniadanie i na lekcje piętro niżej. Także właściwie pewien rodzaj luksusu, ale też potwornej nudy w szkole, dlatego że nie można było na przykład pójść do sypialni w ciągu dnia, więc siedziałyśmy w klasie po południu. Potem gdzieś był spacer na przepustkę, kolacja, może można było obejrzeć telewizję, a może nie. No i tak trochę było nudno. No ale potem te czasy, kiedy dostałaś się do Teatru Wielkiego, przecież to jest marzenie, nie ukrywajmy, wielu artystów tak, Polsce. Ale wtedy to nie było aż takie trudne. Prawie połowa mojej klasy poszła na drugą stronę ulicy Moliera, bo szkoła baletowa zaczęła wypuszczać zawodowych tancerzy z dyplomem w 1955 roku. Taką pierwszą osobą jest Rysia Gozdowska. Zresztą tańczyłyśmy razem w teatrze, teraz ona była działaczką w Zaspie, teraz jest w Skolimowie. I właśnie prosiła, żebym koniecznie ją odwiedziła, bo ona jeszcze mi opowie rzeczy, których już nikt nie będzie pamiętał, tylko ona je pamięta. Także to też jest ważne, bo za chwilę będę kronikarką. Wiesz, Zosiu, ty wypełniasz pewną niesamowitą lukę w tym. Właśnie tak jak ta książka fascynująca o Gerardzie Wilku pokazuje, jaka to była postać niesamowita, elektryzująca, i to był chyba pierwszy w Polsce taki tancerz
znany w mediach? Wydaje mi się, że tak. Znany był bardzo Stasio Szymański, ale Gerard był już trochę innym artystą. On był tym takim współczesnym chłopakiem. No można powiedzieć, że trochę takim ekscentrykiem jednak był, tak? Był. Jak tak wyglądał. Tak, tak. No, on miał swojego krawca. Miał swojego krawca Młynka, tak. Mm-hmm. Krawiec Młynek słynny. Krawiec Młynek w Teatrze Wielkim? On w Teatrze Wielkim pracował, a spodnie szył na Rogu Żelaznej i Grzybowskiej. Podobno to jest tak, że szył w różnych kolorach w zależności od tego, jaki materiał zdobył w danym momencie. No tak, tak, tak to było takie czasy w ogóle. Czasy, ciężko sobie wyobrazić. Tak. No i ten komis na Nowym Świecie, którego już nie ma, były takie miejsca, gdzie można się było ubrać. No i a ty gdzie się ubierałaś? Ja gdzie się ubierałam? W Krakowie na tandecie chodziłyśmy z mamą na takie ciuchy. No bo ty pochodzisz z Krakowa. Z Krakowa. Właśnie. Miałam nawet pierwsze dżinsy w Krakowie chyba. Farmerki, one się wtedy nazywały, jakieś takie były 3/4 i miałam też kurtkę indiańską z frędzlami skórzaną, byłam taka dumna z tego. Nie ciągnęło cię już potem do Krakowa? Zawsze mnie ciągnęło do Krakowa, ja zawsze za Krakowem tęsknię i do Warszawy z trudem się przyzwyczaiłam tak naprawdę. Lubię Warszawę, ale Kraków jest dla mnie tym magicznym, rodzinnym miastem. Mhm. Lubię bardzo. No ale Warszawa znowu ma tę swobodę i jest potężna i telewizja blisko, więc dzięki temu zrobiłaś taką karierę i w teatrze, i w telewizji równolegle. To prawda, do telewizji tam było. Znaczy, jak wyglądała moja praca przez wiele lat, próba do drugiej, potem do telewizji, o 6 znowu na próbę. Także to trwało całe lata i strasznie trudno było to pogodzić, czasem jakieś wyjazdy, jakieś dziwne rzeczy. Jak przeżyłaś ten moment, kiedy nagle powiedzieli w telewizji, że kabaret Olgi Lipińskiej się kończy, koniec, kropka? Przykrość duża na pewno. To znaczy ja nie byłam ciurkiem w kabarecie, tam była jakaś przerwa. Ale generalnie, no tak, to było takie drugie życie. Na przykład kabaret Olgi był czas, że w ciągu roku on był chyba co miesiąc. Więc tak. Ta praca była... Z wyjątkiem wakacji. Z wyjątkiem wakacji, więc trzeba było przygotować ze 6 piosenek i do nich ruch. Trzeba było to na próbie zrobić, potem nagrać. To przez to, że to było nagrywane fragmentami, To wygląda bardzo wszystko takie świetnie przygotowane, a było przygotowane trochę mniej, ale zawsze musiało być tak, jak Olga chce. Ja pamiętam twój fantastyczny spektakl autorski Rudolf Valentino w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Dostałaś za niego Złotą Maskę. Tak, to był taki moment, przyznam. Później niestety też Rudolf Valentino był w Teatrze Wielkim w Łodzi, gdzie zostałam złojona kompletnie. Balet ten tam się nie podobał, natomiast w Chorzowie zrobił wrażenie cudowne. No wiesz, myśmy chodzili wiele razy na ten spektakl. Młodzi ludzie uwielbiali to przedstawienie też i ono miało w sobie coś takiego nieprawdopodobnego i kostiumy były przepiękne, cudowne. Muzyka świetna. To Dębskiego. Krzesimir tak. Dębski, Jurek Grudzki, kostiumy. Rewelacyjne te kostiumy były. W ogóle naprawdę, no przedstawienie magiczne. To były lata 20. te kostiumy, prawda? Takie mniej więcej, tak? No ale rzeczywiście atmosfera była pokazana i taka była bardzo klarowna opowieść o Valentino, o jego życiu. Bo to była moja praca doktorska, ten Valentino. No proszę, a teraz już jesteś doktorem habilitowanym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Tak. Cieszysz się z tego na pewno bardzo, że tutaj jesteś mocno to znaczy, związana z uniwersytetem. Tak, to jest mi bardzo przyjemnie. Ja lubię się dzielić wiedzą i naprawdę coraz mniej osób zostaje tych starszych przy sztuce baletowej. Krócej trwają kariery, także jeśli osoba dłużej przetrwa, tak jak ja, interesując się tańcem i pracując w tym, no to w jakiś sposób to jest cenne, bo ja dosyć dużo pamiętam. To jest wydział tańca? Wydział Taniec, powstał teraz Wydział Taniec. Także jesteś, po latach. Po latach, po wielu latach jesteśmy z tego bardzo dumne. Zawdzięczamy wiele Małgosi Kucharskiej, dziewczynie, która właściwie była tylko starszym wykładowcą, ale dzięki niej wszyscy awansowali, dzięki jej pracy. Niezwykle zasłużona osoba. Teraz
Dziekanem jest Klaudia Carlos, no, to jest też osoba godna podziwu. Pracuje i w telewizji, i na uczelni, i daje radę. Twoją wielką przyjaciółką była Ewa Głowacka. Niestety odeszła od nas niedawno i jeszcze ciężko się pogodzić. Ja byłem akurat też dosłownie chyba to było 2 tygodnie później, czy tydzień później i jej grób jest obok grobu Wojtka Przoniaka. I jak były składane wieńce, no to one się nawet łączyły. Tak, leżą pod taką wspólną kołderką przez moment. I z Basią Przoniak myśmy tam wieszali akurat karnik dla ptaszków, tam obok właśnie takie drzewo jest. Basia powiedziała, a żeby tutaj było im przyjemniej, żeby nie byli sami. To takie było wzruszające. Ewa Głowacka przedwcześnie odeszła od nas, miała zaledwie 67 lat. No to jak na taką osobę pełną takiej energii i w ogóle miała, ona była piękną kobietą. To w ogóle wyjątkowa postać. Ja nawet jakoś nie umiem tego oddzielić, bo to znaczy wiem, że jej nie ma i właściwie od jakiegoś czasu co rano jest mi potwornie smutno. Przez pierwsze dni naprawdę płakałam, bo jakoś nie mogłam sobie z tym poradzić. Byłyśmy w jednej garderobie, ćwiczyłyśmy koło siebie przy drążku na sali, a potem, kiedy ona kończyła karierę, ja robiłam dla niej bardzo dużo choreografii, między innymi w Chorzowie. Właśnie na przykład w Karnawale Zwierząt tańczyła Umierającego Łabędzia, ale tam był wieczór Gershwin, w którym ona była gwiazdą. Twój też autorski spektakl, piękny. I tańczyła w Błękitnej Rapsodii. Także był na przykład taki teleturniej Czarpar. Tam Ewa też tańczyła Maskaradę, Haczaturiana, tego walca. Także bardzo dużo dla niej. Potem ona w szkole pracowała z moją córką. Prowadziła z nią zajęcia z repertuaru, przygotowywała ją do konkursu. I w ogóle pracowałyśmy razem, miałyśmy taką manufakturę, można to tak nazwać. Ja robiłam choreografię, ona to potem ćwiczyła, szlifowała. I no właśnie też wspólne dzieło zrobiły we Wrocławiu, to było niedawno. Tak, to 2 lata temu. No tą Giselle miałyśmy, można powiedzieć, we krwi. Ewa wiele razy tańczyła tą rolę, ja tańczyłam Mirtę. Pracowałyśmy z wybitnymi specjalistami. Aleksiej Cicinace przekazywał Giselle. Także ten spektakl, starałyśmy się zrobić szedewr, coś takiego z dawnej epoki, żeby to jeszcze coś przypominało, te piękne czasy i balet romantyczny. No i właśnie, i Ewy nie ma i nie wiadomo, jak sobie radzić teraz. Na pewno to jest to strasznie trudne, bo nawet pamiętam i zdjęcia widziałem wasze wspólne i no, to taka rzeczywiście wielka przyjaźń, a poza tym postać niezwykła, wyjątkowa, bo przecież powszechnie, jak się mówi o niej, prima ballerina Teatru Wielkiego Opery Narodowej, natomiast ona niestety nigdy nie otrzymała tego tytułu. Tego tytułu, ale co jest jeszcze dziwne, na stronie Teatru Wielkiego jest jakby ten poświęcony jej takie epitafium o niej i później jest na końcu Żegnaj nasza prima ballerino. Właśnie. Więc można było pośmiertnie dać jej ten tytuł, naprawdę. Wydaje mi się, że tutaj to jest jakieś kolosalne niedopatrzenie. Mówiło się kiedyś, że Maria Krzyszkowska nie chce oddać tytułu, no ale Marii Krzyszkowskiej dawno nie ma. Było tak, że Waldemar Dąbrowski przyszedł do Teatru Wielkiego, został dyrektorem i wtedy właśnie Ewa jakby odchodziła na emeryturę. Tak. No później współpracowała jeszcze z Polskim Baletem Narodowym. Tak, że w każdym razie potem jeździła do Bydgoszczy, chyba 26 lat nawet. Była tam baletmistrzynią i prowadziła lekcje i nawet tam tańczyła jeszcze Wróżkę Bzu w mojej inscenizacji Śpiącej Królewny. Także tutaj naprawdę widzę coś, że coś to jest nie tak w tej sprawie, bo jednak ona jest bardzo zasłużoną osobą, wybitną i wyobraź sobie, że na przykład na Facebooku, bo ja zamieściłam wiadomość, wpisy osób, ile tam było wspaniała, cudowna, niezapomniana, po prostu tyle przymiotników, tyle wyrazów współczucia i takiego żalu,
Ona w szkole prowadziła zajęcia z repertuaru, więc całe pokolenie tancerzy przeszło przez jej ręce. Była osobą z takim wybitnym wyczuciem, sama bardzo piękna, delikatna, pełna wrażliwości. Ona była właściwie taka, wydawałoby się, trochę filigranowa, drobna, a na scenie, w wielkiej scenie urastała do jakiejś, nie wiem, postaci królowej wręcz. Tak, ona miała piękną sylwetkę, właśnie taka nieduża głowa, długie nogi, długie ręce, ale też w miarę szerokie ramiona, które na scenie bardzo, ten ruch jest taki wtedy szerszy, piękny. No i miała charyzmę, miała coś w sobie wspaniałego i była też osobą szalenie pracowitą. Jak się doda ten jej talent i tą pracowitość, no to dlatego wyszła Ewa Głowacka. No a jak było z tobą? Bo przypuszczam, że ty mogłaś mieć czasem problem, żeby znaleźć odpowiedniego partnera dla siebie, no bo masz piękną sylwetkę. Dziękuję. No ale u tancerek to czasami taki wzrost powyżej 1,70 m wydaje się w ogóle jest fantastyczny, a czasami to może być problemem pewnym. To znaczy to jest duże, miałam 1,74 m jakby z partnerami kłopot. Właściwie tańczyłam takie solowe rzeczy bez partnerów. No nie byłam jakąś bardzo wybitną osobą technicznie, można tak powiedzieć, ale w tym teatrze tam spełniałam się w wielu rolach. No i ta moja działalność, jeszcze telewizja i właśnie trochę inne rzeczy, i zaczęła mnie interesować też choreografia i mogłam ułożyć to, czego sama nie mogłabym zrobić na przykład. Ja pamiętam, jak przyjechałaś do Gliwic i zrealizowałaś u nas w Gliwickim Teatrze Muzycznym Dziadka do Orzechów. Uwielbiałem to przedstawienie. Naprawdę, ono było grane przez kilkanaście lat, zawsze przy nadkompletach publiczności. Przepiękna opowieść i bardzo to było takie i ciekawe i dla takiego młodego widza, i dla dorosłego, który mógł w tym odnaleźć różne fascynujące rzeczy. Jak miałam małe dzieci, to robiłam na przykład, co to był za balet, Piotruś i Wilk. I pamiętam, że moja córeczka tak się strasznie bała tego wilka, bo on wyszedł i miał oczy ze światełek. Rzeczywiście był groźny, także bardzo lubiłam wtedy robić balety dla dzieci, jak miałam małe dzieci. No a później zrobiłaś u nas też choreografię do różnych spektakli operetkowych, prawda? Tak. I to też, no pamiętam, Księżniczka Czardasza, 18 lat w repertuarze, Wiedeńska krew była długo, Wesoła wdówka w reżyserii Marii Sartowej, też piękne przedstawienie, z takim paryskim sznitem było naprawdę zrealizowane, piękne. Kwartowa przywiozła z Paryża prosto ten sznyt. No właśnie. A powiedz mi, no właśnie, bo ty bywałaś w Europie Zachodniej, ten świat cię jakoś nęcił, czy jednak stwierdziłaś, że nie? No w Polsce masz tyle możliwości, że to znaczy, tutaj ja byłam się jakoś świetnie realizujesz. Tak? Z rodziną związana, z moimi rodzicami. Do Krakowa jeździłam. W każdy wolny czas to właśnie jeździłam do rodziny, do Krakowa. Moja siostra w Kanadzie mieszkała ileś lat, potem wróciła do Polski, mój brat był w Stanach i jakoś nie miałam ochoty wyjeżdżać i rzeczywiście tu spełniałam się artystycznie, było mnóstwo pracy do zrobienia. Tak, i to w teatrach operowych, muzycznych, nawet w dramatycznych zdarzało dramatycznych się też, często, prawda? Często, tak, no tak też. Także pracowałam też, współpracowałam z zespołem Gawenda. Wcześniej Witek Gruca, potem ja. To był fantastyczny zespół. Tam robiłam taki musical Rezerwat. Tam była jakoś świetnie przygotowana młodzież do tańca. Ja dostawałam te wybrane osoby, że jak przyszłam na próbę, druh prosił, że chciał właśnie tą piosenkę do zrobienia. Więc ja trochę słuchałam tej piosenki, a potem robiłam choreografię. Właśnie u Olgi się nauczyłam, że trzeba szybko myśleć. I w ciągu takiej dwugodzinnej próby robiłam całą choreografię. Potem oni się uczyli wszyscy. Także trzeba było pracować szybko, ale to było wszystko naprawdę bardzo interesujące. Ja pamiętam, że nasz zespół w Gliwicach też był w szoku, bo różni są choreografowie. Niektórzy bardzo długo myślą. I to czasami jakby
to nie trzeba tyle, prawda? Bo co innego, jak się robi spektakl autorski, jakiś, nie wiem, od zera się zaczyna, no to czasami jest to dobre, prawda? Taki element tego wspólnego tworzenia. Ale zespół nasz tego nie lubił. Był przyzwyczajony właśnie do tego, tam, że powinno się przyjeżdżać, tak jak Wojciech Adamczyk reżyserował nasze operetki. No znakomicie, bo on miał w sobie taki rygor miał wewnętrzny wszystko wiedział, i miał wszystko przemyślane tak wręcz, można powiedzieć, matematycznie. Tak. I co do minuty, ile prób jest potrzebnych, kiedy to będzie gotowe. I u ciebie też coś takiego właśnie podziwialiśmy zawsze. Taką świetną organizację i świetne pomysły, bo to trafiało w publiczność idealnie, prawda? Ja nie znam twoich nietrafionych pomysłów, przynajmniej z tej naszej współpracy. Ja się teraz dowiaduję, bardzo mi miło. Nie dawałem ci tego odczuć. To znaczy, pracując właśnie w tych mniejszych teatrach, trzeba bardzo liczyć na indywidualność artystów. No i trzeba starać się od nich trochę wziąć, żeby bazować na ich warunkach. Ja właśnie przez to miałam mniej możliwości do robienia baletów takich abstrakcyjnych, gdzie się polega wyłącznie na umiejętności tancerzy. No bo tacy tancerze to są w Teatrze Wielkim, w Polskim Balecie Narodowym na przykład. Czyli byli w moim zespole kiedyś. Ja robiłam dwa autorskie balety, Nienasycenie według Witkacego w Teatrze Wielkim i La Dolce Vita o Fellini. Ach, właśnie, to fascynujące. To był ciekawy wieczór bardzo, ale jakoś, no nie wiem, nie szedł tylko sezon. No to czasami tak jest dziwnie, prawda, że nie wiadomo dlaczego. Nawet bardzo dziwnie. Czy publiczność, czy decydenci, czy ktoś, kto szepnie złe słowo i potem to się jakoś tam źle rozwija. No to właśnie coś takiego zaistniało, że tutaj Dolce Vita bardzo dobrze się sprzedawała, tak. ale nie szła zbyt długo. Nienasycenie było dla mnie takim ciekawym bardzo baletem. Potem gdzieś przeczytałam, że to kultowa pozycja, bo to było, była do muzyki Tomka Stańko. Według Witkacego. No właśnie, i to w ogóle to było fascynujące połączenie. A druga część to wizje pejotlowe. Tak. Także naprawdę tam był ten balet. Pamiętam, że Maria Krzyszkowska, która właśnie jej to zawdzięczam i ona miała, bo ja wyszłam z tym spektaklem, jakoś, nie wiem, jakiś choreograf nie mógł zrealizować swojego baletu i powstało wolne miejsce w repertuarze i zapytała, czy ja bym czegoś nie miała. No to się okazało, że tak trzeba się spiąć szybciutko. I to było takie wizyjne przedstawienie, naprawdę wpadające niesamowicie w pamięć i takie wręcz, wiesz co, hipnotyczne. To miało w sobie jakąś magię, to miało jest prawda, aurę. Ale to za sprawą też muzyki Tomka niesamowitej. To wszystko się połączyło idealnie. On na początku zaczynał, on grał i nadawał taki... Boguś Morka chodził na ten spektakl bardzo często. Właśnie on się wielu osobom szalenie podobał. No miał w sobie coś, to prawda. A jego twórca, Robert Glumbeck, wyjechał z baletem, ze zespołem baletowym do Stanów i został. Ale teraz jest świetnym choreografem. Mhm. Zosiu, a powiedz, skoro taki sukces osiągnęła twoja książka, bo z kimkolwiek rozmawiam, to wszyscy są nią zachwyceni, to myślisz o kolejnej? Czy to będzie o Ewie Głowackiej na przykład? A skąd ci to czekamy, przyszło do głowy? Czekamy na to. Ja myślę, że jesteś jedyną chyba osobą, która będzie w stanie pokazać spektrum możliwości tej osoby niezwykłej i jej wielki talent, i jej wielką charyzmę. No, a ponieważ byłaś jej autentyczną przyjaciółką, no to na pewno jesteś w stanie powiedzieć o tym, o czym nikt nawet nie wie. Tak? Tylko ty i ona. Oczywiście, że pomyślałam o czymś takim i mam nadzieję, że to się uda, spróbuję w sobie jakoś. Może będzie łatwiej żyć z tym jej brakiem. Wiesz, myślę, że tak, bo to nawet nie będzie spłata długu, bo nie masz długu, ale myślę, że dla nas, dla ludzi, którzy kochają sztukę, no to może być taka fascynująca, taka podróż w przeszłość dzięki tobie.
Ona była, Ewa była mi zawsze wdzięczna, podkreślała to, że ja właśnie przedłużałam jej karierę, bo robiłam dla niej choreografię przez wiele lat. A ja z kolei byłam wdzięczna, że uczyła moją córkę. No i tak razem to się wyrównywało gdzieś. I ona zawsze była bardzo przejęta i są jak i zawyjechała, też się cieszyła, że tańczy to, co chce tańczyć. No i dalej się przyjaźnię z panami i z jej chłopcami, z synem i mężem. No i staram się jakoś tak, żeby im to łagodnie mogło to jakoś się ułożyć wszystko. A coś powiedz mi, czy jesteś spełniona zawodowo? Jednak tyle rzeczy zrobiłaś, ja nie wiem ile, czy ty w ogóle to zliczyłaś, ale to znaczy... właśnie mnóstwo i to na różnych polach i teraz jeszcze jako pisarka, biografistka zaczęłaś się spełniać fantastycznie. No właśnie nie przypuszczałam, że coś takiego wyjdzie. A teraz jeszcze powiem, że wieczór zadedykowany Ewie będę robiła, złożony już z choreografii, które robiłam kiedyś, Szymanowski, Mity Szymanowskiego i Preludia Chopina. I Ewa tańczyła w obydwu produkcjach, także jakby dla niej jej poświęcony wieczór, czyli taka pierwsza cegiełka powstanie niebawem. No a o tej książce, tak, ja myślę o tym. No dobrze, ale właśnie chciałem zapytać, czy czegoś ci brakuje? Czy jeszcze, tak jakbyś cofnęła się, czy może twoje życie mogłoby się potoczyć innymi torami? Czy generalnie jesteś zadowolona z tego, jak ono się potoczyło, to artystyczne życie? To znaczy generalnie tak, tylko w pewnym momencie straciłam możliwość robienia choreografii na dobry zespół, od kiedy moi koledzy zostali dyrektorami baletu w tej dużej placówce. To właściwie w 2000 roku zrobiłam Dolce Vita i na tym koniec. Teraz nie pasuję stylistycznie do tego zespołu, jak się dowiedziałam. No to takie przykre usłyszeć. Jeszcze usłyszałam gorsze rzeczy, tak, mniej przyjemne i zupełnie z całkowitym brakiem szacunku do tego, co zrobiłam. Ale wiesz, nawet warto przypomnieć te twoje autorskie trzy spektakle, jak oglądałem w Teatrze Rozrywki, prawda? Wszystkie były świetne. To znaczy to był Gershwin, Valentino i robiłam bajki dwa razy, wieczory takie z Czarodziej z Osto, musical, ale było Słowik Cesarza. No tak, jeszcze więcej było tych bajek. Natomiast może tam warto byłoby zrobić jakieś kolejne przedstawienie. Bo Chorzów bardzo cię pokochał, pamiętam. Bardzo tam było miło, tak, oczywiście. Nie. Tam jest też dobry zespół, przecież większość osób to po szkole baletowej w Bytomiu, która też ma bardzo wysoki poziom. Ja bardzo dużo i ciekawie współpracowałam z Operą Nowa w Bydgoszczy. Tam robiłam właśnie Śpiącą Królewnę, w której Ewa jeszcze tańczyła, która szła przez wiele lat i taki balet... dla dzieci, Kot w butach, który prawie 100 spektakli miał. I też pracowałam z Krzysiem Nazarem, on robił Giocondę i ja tam Taniec Godzin, który zrobił furorę i za to dostałam nagrodę. Tak. Imienia Kiepury, jako najlepszy choreograf w Polsce. To było chyba z 10 lat temu. Tak? Mniej. Mniej. Co ja tu jeszcze powiem? No właśnie, ja miałam wiele projektów. Chciałam zrobić balet o Degas, o Dagny, o Łempickiej. O Przybyszewskiej, tak? Dagny Przybyszewskiej, o Łempickiej. No to widzisz, to jak chciałaś. No to trzeba jednak znaleźć może taki teatr, który będzie zainteresowany. Czy to będzie Opera Nowa Bydgoszczy, czy Opera Wrocławska. Może się znajdzie. No, ale jest jednak coś takiego, że tak, żeby robić, to trzeba być dyrektorem baletu najlepiej. Albo no generalnie nie inwestuje się w polskich twórców. Właśnie osobą, która podała mi rękę jako choreografowi była Maria Krzyszkowska, a potem dyrektor Figas w Bydgoszczy.
Darek Miłkowski w Chorzowie, ale tak generalnie nie spotkałam się z jakimś... To znaczy udawało mi się robić choreografię w innych miejscach też, ale żeby ktoś pomógł mi w czymś specjalnie, to tak się raczej nie zdarzało. Znaczy to, wiesz, z jednej strony się wydaje, że jak się popatrzy na ilość realizacji twoich, to naprawdę jest ogromna, a z drugiej jednak ten niedosyt jest, prawda? No, gdzieś jest. No to myślę, że trzeba spróbować mimo wszystko, może się uda tak coś zrealizować. Henio Konwiński działa jeszcze, więc myślę, że pójdę w ślady kolegi i będę dalej forsować drzwi. Więc jeszcze tego ci życzę, tym bardziej, że oczywiście no, spełniasz się też zawodowo na Uniwersytecie Chopina, na tym wydziale taniec, bo to też ważne miejsce bardzo dla ciebie i dla tych młodych osób, w które próbujesz zaszczepić to, co najcenniejsze, żeby miłość do tańca mieli, do tego, żeby potrafili to przekazywać i innym artystom, i publiczności. Właściwie oni przychodzą z taką miłością, ale można to rozbudzić jeszcze. Bardzo to jest miłe, jak się ogląda, jak oni się rozwijają w trakcie. To jest fascynujące. Ja wykładam zasady kompozycji tańca, choreografię, to dzielę się swoim doświadczeniem w sumie, które, no, tak jak mi tutaj wytknąłeś, jest duże. Ojej, już to nie było wytknięcie, tylko chciałem powiedzieć, jaka wspaniała tu siedzi obok ale mnie osoba. Ale ja bardzo dziękuję, osoba. Naprawdę jestem lekko zażenowana, bo jakby tak... Ja wiem, bo ty jesteś generalnie skromną osobą, a tutaj jesteśmy w salonie Bogusława Kaczyńskiego, który skromny nie był, ale równocześnie no, był gwiazdą telewizji, dostał pierwszego Wiktora Telewizji Polskiej, był niesamowicie medialny, był kochany przez dziesiątki, setki tysięcy ludzi w Polsce, rozpoznawany i za granicą, i w Ameryce, i w Australii. I znał swoją wartość. I znał swoją wartość i jego ludzie za to też cenili, że wiedział, kim jest i miał tę siłę taką, że potrafił dążyć do swojego celu, prawda? No ale wyście też współpracowali. Tak, ale niewiele w sumie. Ale Ewa dużo współpracowała z Bogusiem, miała z nim dużo koncertów. Także, a teraz Ania Lisiecka być może napisze biografię. Tak, czekamy na nią z utęsknieniem. Tak, byłoby wspaniale, bo to osoba, której brakuje wyraźnie. No tak, takich mamy parę osób ostatnio też, których brakuje i właśnie myślę, że to o czym mówimy, że jednak jak powstaje książka, to jest takie przedłużenie życia takiej osoby dla nas. To będę starała się przedłużać. Dziękuję bardzo za to miłe spotkanie. Dziękuję serdecznie, miło mi było bardzo.